Przez ponad 100 lat Neandertalczycy powszechnie uznawani byli za prymitywny gatunek ludzi, pozbawiony inteligencji oraz kulturowej ogłady, przewyższający nas, Homo sapiens, wyłącznie brutalną zwierzęcą siłą. Dziś wiemy, że to nie jest zbyt wierny obraz naszych kuzynów, a wśród naukowców trwa swoista akcja rehabilitacyjna Neandertalczyków. Pojawiają się kolejne doniesienia o ich złożonych praktykach społecznych, wynalazkach kulturowych, a także zawiłych więzach pokrewieństwa łączących ich z naszymi przodkami oraz z innymi populacjami człowieka występującymi obok siebie jeszcze kilkadziesiąt tysięcy lat temu. Skąd wziął się ten nieszczęsny mit i co naprawdę o Neandertalczykach mówi najnowsza nauka? Historia Neandertalczyków zaczyna się około 400 do 600 tysięcy lat temu w Europie. Nie byli oni jednak pierwszymi kolonizatorami Starego Kontynentu. Najstarsze europejskie ślady człowieka datowane są na około 1 200 000 do 1 400 000 lat. Populacja, która dała początek Neandertalczykom, zawędrowała do Europy z Afryki jakiś czas po tym, jak oddzieliła się od linii ewolucyjnej, która dała początek także naszemu gatunkowi. Kilkaset tysięcy lat później obie te linie ponownie się skrzyżują. Okres występowania naszego ostatniego wspólnego przodka jest przedmiotem ciągłych dyskusji. Oszacowania oparte na analizach sekwencji DNA pozyskanych ze skamieniałości wskazują, że nastąpiło to około 400 do 600 tysięcy lat temu. Badania oparte na analizie tempa ewolucji zębów, opublikowane w maju 2019 roku w Science przez Aide Gomez-Robles, sugerują jednak, że do oddzielenia obu linii ewolucyjnych powinno dojść znacznie wcześniej, ponad 800 tysięcy lat temu. Również wskazanie najstarszej skamieniałości Neandertalczyków wywołuje kontrowersje. Poważnym kandydatem na nią jest niekompletna czaszka odnaleziona w Hiszpanii na stanowisku archeologicznym Cima de los Huesos, datowana na około 430 tysięcy lat. Część uczonych upiera się jednak, że w jej przypadku należy mówić jeszcze o jakiejś wcześniejszej populacji człowieka. Trudno wskazać moment pojawienia się gatunku Neandertalczyków, ponieważ ich najbardziej charakterystyczne cechy anatomiczne rozwijały się stopniowo. Do tych cech należą m.in. gruba i wydłużona czaszka z przesuniętym do tyłu czołem, bardzo wyeksponowany łuk brwiowy, masywna jama nosowa, wystające szczęki z nieco większymi siekaczami niż nasze, czy krępa sylwetka z nieznacznie zakrzywionymi kończynami. W zapisie kopalnym pojawiają się one powszechnie w Europie i Azji od 100 do 200 tysięcy lat temu, ale takie najbardziej prototypowe skamieniałości neandertalskie są jeszcze młodsze. Pochodzą sprzed 40 do 70 tysięcy lat temu. Dwa takie okazy, tak zwany Neandertalczyk I oraz starzec z La Chapelle, historycznie w największym stopniu przyczyniły się do powstania obrazu Neandertalczyków jako gatunku, który wprawdzie wyróżniał się siłą, ale nie grzeszył inteligencją. W 1856 roku w dolinie Neandertal nad rzeką Düssel w zachodnich Niemczech odnaleziono fragmenty czaszki o charakterystycznie wyrośniętym łuku brwiowym. Wzbudziła ona zainteresowanie kilku niemieckich naukowców, którzy stawiali różne hipotezy na temat jej pochodzenia. Niektórzy uważali, że należała ona do współczesnego człowieka, który cierpiał na krzywice albo intelektualne upośledzenia. Inni uważali jednak, że to świadectwo istnienia jakiejś dawnej, barbarzyńskiej rasy człowieka, unicestwionej przez Boga w opisanym przez Biblię potopie. Dyskusje te toczyły się jeszcze przed ukazaniem się przełomowego dzieła Karola Darwina o powstawaniu gatunków, które ugruntowało przekonanie o ewolucyjnej historii życia oraz wyjaśniło jej przebieg. W 1863 roku, czyli już po okazaniu się dzieła Darwina, geolog William King postawił hipotezę, że skamieniałości odkryte w Dolinie Neandertal należą do osobnego, wymarłego już gatunku człowieka, którego od miejsca znaleziska postanowił nazwać człowiekiem neandertalskim. Był to pierwszy postulowany kopalny gatunek człowieka, forma występująca pomiędzy ludźmi współczesnymi a naszymi małpimi przodkami, których istnienie przewidywała teoria Darwina. King argumentował, że Neandertalczyk posiada pewne cechy anatomiczne zbliżające go bardziej do współczesnych małp niż do jakiejkolwiek znanej rasy ludzkiej. Czaszka musi więc należeć do innego, nieznanego dotąd gatunku. Po tym, jak stanowisko Kinga zostało zaakceptowane w środowisku naukowym, w wielu muzeach przeczesano zgromadzone kolekcje i odkryto w nich skamieniałości należące do Neandertalczyków, a wcześniej po prostu uznawane za osobliwości, czyli szczątki ludzi cierpiących na rozmaite deformacje.
Wśród nich była czaszka giecka z Engis w Belgii, odkryta w 1829 roku, oraz czaszka kobiety, odkryta na Gibraltarze w 1848 roku. Ale zaszczytne miano Neandertalczyka I, czyli skamieniałości, która stała się wyznacznikiem dla całego gatunku, przypadło czaszce opisanej przez Kinga. Na pierwszy, niemal kompletny szkielet Neandertalczyka trzeba było czekać do 1908 roku. To wówczas trójka francuskich księży prowadziła wykopaliska w jaskiniach na południu Francji. W jednej z nich, nieopodal wioski La Chapelle-Lusson, natrafili na ułożony w pozycji embrionalnej szkielet Neandertalczyka. Wkrótce potem okaz trafił do dyrektora Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu, Marcela Bulla, a ten nie tylko sporządził drobiazgowy opis anatomiczny, wzbogacony stereoskopowymi ilustracjami, ale pokusił się również o swoiste studium intelektualnych zdolności Neandertalczyka. Pisał m.in. tak. Nie ma bardziej niedorozwiniętej lub zwyrodniałej formy działania niż ta, którą prezentuje nasz człowiek neandertalski. Prymitywny wygląd tego prężnego i niezgrabnego ciała, czaszka o silnych szczękach, są świadectwem przewagi czysto wegetatywnych lub zwierzęcych cech nad funkcjami umysłu. Oczywiście Bull nie dysponował poważnymi naukowymi argumentami, które popierałyby jego surową ocenę intelektualnej zdolności neandertalczyków. Rozmiar czaszki może świadczyć o różnych właściwościach mózgu, które ona kryje, ale wnioskowanie o tym samym na podstawie kształtu czaszki jest dużo bardziej problematyczne i nie zawsze wiarygodne, zwłaszcza bez nowoczesnej wiedzy o anatomii i funkcjonowaniu mózgu oraz bez komputerowych modeli. O tym, jak bardzo Bull dał się ponieść wyobraźni, świadczy to, że w swoich rozprawach sugerował, że Neandertalczycy, podobnie jak małpy i odmiennie jak ludzie, mieli przeciwstawny paluch. Tak znakomity anatom jak Bull nie mógł się pomylić w tak banalnej ocenie skamieniałości. Po prostu w szkielecie starca z La Chapelle brakowało kości stóp. A taka prymitywna cecha pasowała Bullowi do jego całościowego poglądu na sposób życia i zachowania Neandertalczyków. Autorytet Bulla zaważał na postrzeganiu intelektualnych zdolności Neandertalczyków w środowisku naukowym przez następnych kilkadziesiąt lat. Jego rozprawy stały się także inspiracją dla ludzi kultury, m.in. czeskiego malarza Franciszka Kubki oraz braci Bull, którzy już w 1911 roku napisali książkę pod tytułem Walka o ogień, przedstawiającą Neandertalczyków w niezbyt korzystnym świetle. Na jej podstawie w 1982 roku nakręcono głośny film. Pogląd rozpropagowany przez Bulla automatycznie sugerował odpowiedź na najważniejsze pytanie, jakie nasuwa się w kontekście Neandertalczyków, czyli dlaczego właściwie oni wymarli, a my żyjemy? Umysłowa niższość wydawała się świetnym rozwiązaniem tej zagadki. Jednak w połowie XX wieku pojawiły się odkrycia, które zachwiały przekonaniem o intelektualnym i kulturowym zacofaniu Neandertalczyków. Wciąż jednak musiało minąć wiele lat, by przebiły się one do powszechnej świadomości. Jednym z pionierów akcji rehabilitacyjnej Neandertalczyków był zmarły w tym roku archeolog Ralf Solecki, autor wykopalisk w jaskini Shanidar w północnym Iraku. W połowie XX wieku odkrył tam skamieniałe szkielety 8 dorosłych Neandertalczyków i dwójki dzieci, złożone w płytkich grobach. Kilka z nich nosiło ślady poważnych ran. Jeden z mężczyzn, nazwany Shanidar I, miał roztrzaskany oczodół, co z pewnością pozbawiło go wzroku w jednym oku. Stracił także prawą rękę, a na jego nodze widniały ślady po złamaniach. Mimo kalectwa Shanidar I przeżył jeszcze wiele lat, zanim został rozmyślnie pochowany w jaskini. To oznacza, że ktoś musiał się nim opiekować. Nie jest możliwe, by przy swoich ograniczeniach sam był w stanie o siebie zadbać. W pobliżu innego szkieletu, nazwanego Shanidar IV, odkryto ślady pyłków rozmaitych kwiatów, prawdopodobnie łubinu, malwy i hyacynta. Odkrycie to natychmiast utożsamiono z naszym zwyczajem składania kwiatów na grobach zmarłych. Czy Neandertalczycy kilkadziesiąt tysięcy lat temu robili to samo? Ralf Solecki nie miał wątpliwości. W swoich książkach o znamiennych tytułach Kwietni ludzie oraz Człowieczeństwo Neandertalczyków pisał o ich zamiłowaniu do piękna. Przyznawał im też pełen zakres ludzkich odczuć, a nawet przekonywał, że mieli duszę. Pojawiła się także hipoteza, że kwiaty zostały specjalnie dobrane ze względu na ich lecznicze właściwości. Być może mieliśmy do czynienia z jakimś szamańskim obrzędem, a niekoniecznie ze wzruszającym ostatnim pożegnaniem. Pod koniec XX wieku pogląd o celowym złożeniu kwiatów przy grobach Neandertalczyków został zakwestionowany.
Zdaniem Jeffreya Sommera kwiaty mogły zostać zaciągnięte do jaskini przez występującego w tym regionie gryzonia, suwaka perskiego. Mimo że nie mamy pewności, skąd w jaskini Shanidar wzięły się kwiaty, dysponujemy wieloma innymi dowodami na to, że Neandertalczycy stworzyli bogatą kulturę. Przede wszystkim trudno zakwestionować ich celowe pochówki, podczas których zmarłych układano w pozycji embrionalnej. Podobnie trudno polemizować z tym, że Neandertalczycy opiekowali się słabymi i niedołężnymi członkami swojej grupy. Znaczna część skamieniałości Neandertalczyków nosi ślady poważnych urazów. Według Judith Bayer i współpracowników ogółem od 3 do nawet 34% Neandertalczyków mogło odnieść w życiu poważne urazy czaszki. Zresztą podobnie wyglądało to w przypadku żyjących w tym okresie Homo sapiens. Przynajmniej część tych urazów spowodowały duże ssaki, takie jak mamuty i nosorożce włochate, na które Neandertalczycy chętnie polowali. A to wymagało nie tylko odpowiednich narzędzi, ale także współpracy i koordynacji. Wśród naukowców długo przeważała opinia, że Neandertalczycy posługiwali się ryzykowną techniką polowania. Osaczoną ofiarę dźgali z bliska za pomocą włóczni. Jednak w 2019 roku Anamika Milks i współpracownicy opisali w Scientific Reports ciekawy eksperyment. Badacze wręczyli lekkoatletom replikę włóczni sprzed 400 tysięcy lat i sprawdzali, czy będą w stanie odpowiednią siłą trafić nią w oddalony cel. Był to snop siana, mający reprezentować wrażliwe części ciała dużego zwierzęcia. Oryginał tej broni, tak zwana włócznia z Schöningen, prawdopodobnie poprzedzała Neandertalczyków, ale można założyć, że ten gatunek mógł dysponować podobną technologią. Eksperyment pokazał, że taką bronią faktycznie można trafić w cel nawet na dystansie 25 metrów. A zatem ten bezpieczniejszy sposób polowania, wbrew wcześniejszym opiniom, także mógł być dostępny Neandertalczykom. Członkowie tego gatunku nie gardzili oczywiście także mniejszą fauną niż nosorożce i mamuty. W wielu miejscach polowali na konie, jelenie, dziki, koziorożce i kozikse, nie gardzili także żółwiami czy królikami. Swoją dietę uzupełniali rozmaitymi roślinami, zaś część zasobów prawdopodobnie zdobywali w wodzie. Na to ostatnie wskazuje m.in. odkrycie opisane przez Erika Trinkausa i współpracowników w sierpniu 2019 roku. Badacze ci zauważyli, że czaszki Neandertalczyków często posiadają kostną narośl zwężającą kanał słuchowy, określaną jako ucho surfera. To zwyrodnienie spowodowane jest częstym przebywaniem w zimnej wodzie i wystawianiem się na działanie zimnego wiatru i, zgodnie z nazwą, dotyka najczęściej surferów oraz norków. Dieta Neandertalczyków zależała w największym stopniu od zasobności lokalnego środowiska. Grupy zamieszkujące wyżej położone tereny żywiły się niemal wyłącznie mięsem dużych zwierząt, podczas gdy populacje mieszkające u wybrzeża Morza Śródziemnego korzystały z bardziej urozmaiconej diety. Oznacza to, że członkowie tego gatunku byli wszechstronnymi łowczymi i zbieraczami, którzy potrafili odnaleźć się w różnych warunkach. Antropolog John Sept w 2017 roku zasugerował nawet, że Neandertalczycy mogli fermentować żywność, dzięki czemu było ją łatwiej trawić oraz przechowywać. Nie mamy jednak przekonujących archeologicznych dowodów na to, że ta technologia faktycznie była w ich posiadaniu. Nie ma za to wątpliwości, że Neandertalczycy potrafili posługiwać się ogniem i stawiali paleniska używane zarówno do przygotowywania posiłków, jak i w produkcji narzędzi. Według antropologa Robina Dunbara Neandertalczycy ze względu na swój sposób życia musieli nawet połowę spożywanego pokarmu poddawać obróbce termicznej. W przeciwnym razie nie daliby sobie rady w surowym europejskim i azjatyckim klimacie. Jeśli tak było, to zapewne sami musieli krzesać ogień, a nie tylko podtrzymywać ten pochodzący z naturalnych pożarów. Dowodów archeologicznych potwierdzających tę tezę poszukiwano bardzo długo. Wreszcie w 2018 roku Andrew Sorensen i współpracownicy opisali zebrane na różnych stanowiskach we Francji neandertalskie krzemienne narzędzia, które nosiły ślady wielokrotnego uderzania o odłamki pirytu, co jest znaną metodą krzesania ognia. Poza żywnością oraz materiałami na narzędzia, Neandertalczycy pozyskiwali ze środowiska wiele innych zasobów. Raczej poprzestawali na przekrzesywaniu okolicy. Materiały zbierali w odległości 5 do 6 km od swojej siedziby. W niektórych stanowiskach archeologicznych natrafiono na minerały, które zdają się nie pełnić roli żadnego narzędzia, takie jak kryształy kwarcu, być może gromadzone ze względu na walory estetyczne. Znamy też wiele przykładów użycia przez Neandertalczyków barwników, m.in. dającej czerwony kolor ochry.
Były one używane do wykonywania rozmaitych ozdób z kości, z zębów, z kamieni i minerałów, a także z muszelek. Niektóre z tych ozdób były szlifowane, co nadawało im dodatkowego połysku. Odkryte w kilku włoskich stanowiskach archeologicznych ślady świadczą o tym, że Neandertalczycy polowali na różne ptaki, ale nie były one ważnym składnikiem ich diety. Pozyskiwali z nich pióra i szpony wykorzystywane w celach ozdobnych lub rytualnych. Ze skóry zwierząt Neandertalczycy wyrabiali ubrania. Nic nie wskazuje jednak na to, żeby były one zszywane. Prawdopodobnie były to po prostu płaty skóry podziurawione i powiązane ze sobą. Wykonane z kości igły z dziurką w środku, umożliwiające szycie, znajdujemy dopiero na stanowiskach zostawionych przez Homo sapiens, już po wyginięciu Neandertalczyków. Jednak być może największym technologicznym osiągnięciem Neandertalczyków było pozyskiwanie smoły skory brzozowej. Do dzisiaj nie jest jasne, jaką techniką się posługiwali. Niektóre z nich wymagają bardzo zaawansowanego planowania i umiejętności podgrzania kory do odpowiedniej temperatury, jednak bez spalania jej. Smoła wykorzystywana była, podobnie jak żywica, do łączenia prostych narzędzi w bardziej zaawansowane oraz do mocowania ich do rozmaitych uchwytów. Od niedawna mamy też mocne dowody na to, że faktycznie dysponowali pewną wiedzą medyczną. W marcu 2017 roku Laura Wyrick i współpracownicy opisali w Nature odnalezione w kamieniu naziemnym Neandertalczyków ślady roślin o działaniu przeciwbólowym, m.in. topoli zawierającej kwas salicylowy, będący aktywnym składnikiem aspiryny, a także pleśni, która zawiera naturalny antybiotyk. A ponieważ u tych osobników stwierdzono także ślady infekcji pasożytniczych, można się domyślać, że Neandertalczycy sięgali po naturalne lekarstwa celowo i to 40 tysięcy lat przed tym, jak Alexander Fleming opisał pozyskiwaną z pleśni penicylinę. Przez wiele lat toczyły się wśród naukowców spory dotyczące tego, czy Neandertalczycy uprawiali sztukę. Dziś dysponujemy przekonującymi dowodami na to, że oddawali się malarstwu jaskiniowemu. Badania Dirka Hoffmana i współpracowników, opisane w 2018 roku w Science, sugerują, że przynajmniej część malunków znajdujących się w kilku jaskiniach w różnych regionach Hiszpanii powstała przynajmniej 65 tysięcy lat temu, czyli około 20 tysięcy lat przed tym, zanim na te tereny przywędrowali pierwsi Homo sapiens. Jedynymi mieszkańcami Europy byli wówczas Neandertalczycy. Malowidła te różnią się od późniejszych dzieł sztuki sporządzanych przez członków naszego gatunku. Nie przedstawiają one żadnych postaci ludzi czy zwierząt. Mamy za to rozmaite motywy kolorowych linii i plamek. Jednak z pewnością wymagały one twórczego namysłu i klarownej intencji. Ich autor musiał przygotować sobie barwniki oraz źródło światła. Wiele elementów malunku zdaje się celowo naniesionych na ścianę tak, aby dobrze komponowały się z jej naturalnymi cechami. Nie mogły one powstać przypadkowo, jak na przykład odcisk ubrudzonej barwnikiem dłoni. Archeolog Steven Mitten spopularyzował kilkanaście lat temu koncepcję śpiewających Neandertalczyków. Głosi ona, że muzyka odgrywała w życiu oraz w ewolucji tego gatunku istotną rolę. Trudno jednak ją zweryfikować. Wciąż trwają na przykład spory, czy tak zwany flet z divie babe, przedmiot wykonany z kości niedźwiedzia, odnaleziony na terenie Słowenii, był dziełem Neandertalczyków i czy w ogóle był fletem. Jak dotąd w innych siedzibach przedstawicieli tego gatunku nie odnaleziono instrumentów muzycznych. Zaś piosenki, jeśli Neandertalczycy faktycznie je nucili i komunikowali się za ich pomocą, oczywiście nie utrwaliły się w skamieniałościach. Zapewne nigdy nie rozstrzygniemy tego, jakie możliwości faktycznie drzemały w dużych, nawet nieco większych niż nasze, mózgach Neandertalczyków. Wspomniany już Robin Dunbar uważa, że społeczności neandertalskie były około dwukrotnie mniejsze niż u Homo sapiens, że żyli oni w grupach liczących do kilkudziesięciu osobników ze względu na mniej rozwinięte umiejętności społeczne. Te umiejętności obejmowały jednak zapewne jakąś formę komunikacji językowej. Bez niej trudno byłoby o te wszystkie osiągnięcia kulturowe. Jednak wyobraźnia Neandertalczyków mimo wszystko mogła być nieco bardziej ograniczona od wyobraźni naszych przodków, którzy w tym samym okresie używali nieco bardziej zaawansowanych narzędzi. Czy ta przewaga technologiczna, nie tak ogromna, jak spodziewaliby się pierwsi paleoantropolodzy, ale jednak zauważalna, doprowadziła właśnie do tego, że Neandertalczycy wyginęli, a nasi przodkowie zajęli ich dawne tereny? Pewnie i na to pytanie nigdy nie uzyskamy przekonującej odpowiedzi. Konkurencyjnych hipotez jest wiele. Musimy też pamiętać, że genetycznie Neandertalczycy aż tak bardzo nie różnili się od Homo sapiens, skoro swobodnie krzyżowali się zarówno z naszymi przodkami,
jak i z innymi gatunkami ludzkimi, występującymi obok siebie kilkadziesiąt tysięcy lat temu. O tym wszystkim wiemy dziś dzięki całej serii niedawnych badań genetycznych. Ale o tym wszystkim opowiem już przy następnej okazji.